Co mam? Co? O! Ty, co jest? Aha, bo to tylko te konkretne mi... Okej. Za dużo chyba tych mam, co? Co teraz? To jakaś arena do walki totalnie. Te ptaki, jakie one głośne tupanie mają, ty. Pierwszy raz słyszę kury, które by tak głośno tupały. Ja się w ogóle muszę z nimi bić, tak na dobre. Podejrzewam, że nie. Zabiłam śmierć. Jezu. Straszne jest to miejsce, tak szczerze. O co? Mogę po prostu przejść dalej? O, chyba nie mogę. Okej. Co jest? Jezu, te dźwięki. Jakby jakaś stara się krzyczała. O, kolejna arena do walki. Wcale nie widzę, że to jest arena do walki. Wcale, a wcale. Troszkę zabolało. Au. No, przesuń się. Rol śmierci, pa, pa, pa. Au. Au, au. A ty co? Tańczysz tutaj. I co? Rol śmierci już nie żyje? Jakiś useless był. Co mi jeszcze tutaj dasz, no? Kolejne trolle? No jasne, że tak. Hmm.
No klikłam przecież. Dobra, ostatnie dwa. Jeden, drugi. O. Prezent ci dam? Już ja to widzę. Teraz będziemy, co? Kamień wskrzeszenia dostaniemy. No i na końcu pewnie będzie walka ze śmiercią, co? Jak tak sobie poszła, no to coś czuję, że może wróci zaraz, bardzo zdenerwowana. A simple stone. This must be for me. Idę. Tajemniczy kamień. On dość duży jest, on nie był mniejszy? Nie powinien być mniejszy? I tak wskrzesić Miriam. You are far from finished. Pass through the mourners ahead. Nothing is what it seems. Okej. Okay. Kończ chyba kamienia. Mam przejść koło nich i znowu. She's gone. Dear sweet Niamh. Niamh. We won't be the same. Sweet Niamh. Oh. Okay. Czyli znaleźliśmy ją. You found me, but you cannot undo what has been done. The magic of the stone can only conjure a shadow of my former self. Nothing. W sumie nie powinno być dokładnie tak samo z obrazami. Obrazy też nie powinny pokazywać jakby jej. But there is no light without shadow, as there is no shadow without light. Simply because you can eliminate darkness does not always mean that you should. Remember that as you witness my memory. Okay. Zaraz to będzie wspomnienie. Nie. Jak oni mówili po angielsku? Isadora. What you did for your father was remarkable, wasn't okay. It? And Percival needn't worry about the strands of emotion or the traces that this magic leaves. I found a way to contain all of it. You haven't stuck? Goblin silver. You spoke to a goblin about this. Don't worry, he has no idea what we're containing. We don't know what effect any of this may have. The emotions, the dark traits. You sound like Percival. And as it happens, I do know. It is a source of strength, of focus. Somehow it enhances my ability to wield magic. I don't follow, Isadora. I think we can harness it. Power like this is not to be toyed with in the wrong hands. You saw what I did for my father. Oh, Niamh, imagine the good we could do. Everyone is in some kind of pain. Ale... No właśnie! Czyż nikt nie powiedział, że... Breathe it in! Can you feel it? Oh, Isadora. This must stop.
all of us. You've kept this power to yourselves for so long because you fear it. I choose to embrace it. Kurwa, ale to musiało być dziwne uczucie, że nie wiesz, czy ona nie pozbawiła cię jakiejś cząstki siebie, nie? Ja pierdzielę. Być do komnaty mapy. No pozbawiła. Znaczy, bo to nie do końca było pokazane, czy ona rzeczywiście coś wyciągnęła, czy nie, bo wcześniej to wyglądały takie drobinki, nie? Jakby takie nukleony latały. Has someone completed the first three trials? It is, and I have. But you are so... Young. I know. You must be Professor Bakar. I am. Pleased to meet you. The pensive memory I just witnessed. Was Isadora inhaling painful emotions? She was. Właśnie, no. To było niepokojące, no. I found it disturbing. But how did she gain power from it? How did she harness it? It was disturbing. Although, I wonder that you are asking about her power. I hesitate to reveal the location of my pensive to someone who, perhaps, has yet to understand the responsibility of power. I can assure you, Professor, I do. In fact, what you don't yet know is that a dangerous goblin called Ranrok has accessed the repository at Rookwood Castle. He has learned to harness the contents of it as a source of immense power. He plans to use that power against wizardkind. We have no time to waste. I see. Nonetheless, the knowledge you shall gain after you witness my memories is too valuable to share without further consideration. I shall require time to confer with the other keepers. It seems we have no choice but to wait, frustrating as it is. I heard what you told Professor Bakar. Isadora was inhaling emotions to gain power? She was, and she pulled emotions, as she did from her father, from Professor Fitzgerald, without permission. Monstrous. What's more, she said that she found a way to store the traces of magic she extracted. In goblin silver. The repositories? Possibly. There's something I didn't get a chance to tell you earlier. Ranrok has been digging at locations tied to the five names he found in the journals of a goblin metal worker named Bragbor. Five names? No dobra, wszystko się jakoś tam układa w jedno, nie? Isadora Morganac? Precisely. That's how he's been one step ahead of us. Gringotts, the tower, Rookwood Castle. If the keepers won't tell you where the next trial is yet, I say we at least maintain a watch on Ranrok. Perhaps he'll lead us to more information. No właśnie. Perhaps. On kurde wie więcej niż my. I haven't heard anything since I learned of the drills. Oh, and as you've probably guessed by now, your Polyjuice plan worked like a charm. I knew it would. I may have done too good a job distracting Black. I had no idea he can't hold his fire whiskey. Fire whiskey? Ojojo, ale się tu dużo dzieje. Ty, ale powiem szczerze, że ja nie czuję jakiegoś znużenia tą fabułą. Na razie mi się bardzo podoba. Kwestia, jak ona się skończy, nie? Bo jak wszyscy tak narzekają na nią, to podejrzewam, że jednak jakieś powody ku temu mają, nie? Mimo wszystko. Przygotuj się do sumów. Okej. Okay. Olepszenie miotły. Jakiś wygląd. Ja bym poszła do Nati zapytać o jej bycie gazelą. Jak to tam wygląda? W Hogsmeade, nie? To było? To jest? Jedyny w swoim rodzaju jednorożec. Co? To ja mam tu jednorożca? A to? Ty, to ja mam aż tyle rzeczy. Tutaj. Dobra, idę po jednorożce. Nie mam pieprzania.
I've always said that travel broadens the mind. Thank. Is everything all right? Oh, bless you. Oh, thank you for asking. Yeah, I'm Betty. Widziałam. Betty Bugbrook. And no, everything is not all right. No. It's my dear friend Hazel. Oh, she's in trouble. Hazel? Yes. Oh, she's a unicorn. Known for years. She doesn't like to leave the forest, so I visit her once a week to brush out her mane and bring her some treats. Her coat is glorious. Wait, no, na pewno, jak na jedno roszczenie. We were violently attacked by a pack of wolves. Hazel, loyal friend that she is, leapt in front to protect me, and in the process, I fear she may have been injured. I'm sorry to hear that. I want to help her, but she seems to have gone into hiding. Out of fear, I'd imagine. I know you Hogwarts students learn a fair bit about caring for beasts. Perhaps you could find my unicorn friend and get her somewhere safe so that she can heal. Okay. Idziemy. Ja chcę jednorożca swojego. Take her to safety if I see her. Oh, you've a good soul. I can always tell. Please, don't risk your own safety, though. I don't know precisely where she is, but I can tell you that her den is north of Hogsmeade. And although I haven't been able to brush her lately, I imagine she still has the brightest, most beautiful coat of her entire... Dobra, babo, już się tak nie spuszczaj nad nią, co? Remember, you'll know her by her brilliant... Dobra, dobra, ja wiem wszystko. Chodźmy, pomóżmy. Ani jednorożec. We need to look for a unicorn with a beautifully bright coat. Sounds as if she's in trouble. No, przecież zrozumiałam, co ona powiedziała. Nie musisz mi tego tłumaczyć drugi raz. Czy jestem w stanie już tu latać? Czy na jednorożcu da się latać? Podejrzewam, że nie. Jednorożec to nie Pegas w końcu, nie? Does it get any more cozy than Hogsmeade? Ona będzie w zakazanym lesie. Jakieś takie mam malutkie przeczucia, że tak. Hazel must be here somewhere. Jej! No jest tutaj. No, a zlecisz ty? No. Jejku! Jednorożce tutaj są. Ale słodziaki, ty! Ale to coś tutaj, to też się zbiera, nie? Tego pana jelenia, łosia, kimkolwiek ten pan by nie był. Nie, nie zbiera się. A. Znajdź i uratuj jednorożca Leszczynkę. Now, I'm only trying to help. Ja, łatwo nie będzie. No, ale czego to ja się spodziewałam, nie? Dobra, ostatni raz. To pewnie nie jest leszczynka. Dobra. Mamy jedną panienkę. Tutaj są ci. Come on, Hazel. Kusownicy. Nie widziałam ich wcześniej. Co tu jest? A, wilk. To wilk to w sumie tam... To ona jest na mapie? Nie jestem pewna. Tak, to ona. Albo on. W sumie nie wiem. Jednorożec. Aha! To
jest ona? The curiosity they teach at Hogwarts will not serve you well. Someone's you. What do you think you're doing? Ja nic nie wiem. Mnie tu nie ma, nie patrz na mnie. Szczynka. Ono tu, babo. I ona jest. Hey. No need to be difficult. I mean you no harm. No jak brak zwierząt w zasięgu? Jest obok. Kurde. Shall we finish what we started? No ty kurwa. Nie wiem, czy ty chcesz się ze mną bić, ale jak już nie zostawiłeś mi wyboru, no to... Kurde, jak ja mam ją oswoić? Jest jakiś lepszy sposób na zwierzaki? Oprócz ganiania się za nimi? Do cooperate, won't you? To no, ona jest za szybka, nie? Aha! Ja nie wiedziałam, że mogę ją podnieść. Stwierdziłam, że jest zbyt ciężka. Tyle razy było mówione. Ta, tyle razy. O chuj, tyle razy, no. 100%. Now, I'm only trying to help. Kurwa, nie denerwuj mnie, baboku. That relic is the key to saving Anne. No, chodź tu. Kurwa. Jezu, jaka ona jest annoying. Kurwa. Się pierdzielić jakimś jednorożcem, no. Castle must have been quite stately in its time. Nie, no przestań. No i jak ja mam... Kurwa! No denerwuje mnie to. Co ty robisz? Trafiłam? Trafiłam chyba. No klikam, kurwa! Nie denerwuj mnie! Milion razy klikam i co z tego, jak i tak mi ucieka? No i co z tego, że mi brakło dłuch? I tak ucieknie. Kurwa, Adi. Nie patrzę się na nią, tylko chcę kolejny raz skastować Levioso. Ale gra nie pozwala, bo kurwa mam torbę i chuj, nie da się już nic więcej zrobić. Ty to kuźwa jesteś poza grzycia normalnie. Ta, no jasne, że tak. Na kogo innego mogę być zła? Na tego, co komentuje, jak... Nie powiem kto. Zamiast normalnie, kurde, podejść, normalnie pogadać, to nie. Z jakimiś pretensjami, kuźwa. Bo on wie najlepiej.
Madam Bugbrook, I found your unicorn friend, Hazel. Och, what a relief! Is she all right? Are you all right? Do you have a safe place for her to stay? No mam, no jasne, że mam. To będzie kosztować? Nie, chcę kasy. And I have a safe place for her at Hogwarts. You have a kind heart, you do. I'm relieved and thankful that you'll take care of her. I shall miss my sweet Adi. Pointy pony. Ty chyba nie but rozumiesz. I know she's safer away from the poachers. Do Może nie nice widzisz tego, me, w jaki you? Sposób ty wydajesz te polecenia, nie? To nie są takie, ty, może spróbuj klikać to F, może spróbuj zrobić to na jednym lewioso i tak dalej, nie? Nie, ty tego nie robisz. Ty mówisz, no kurwa, przecież powinnaś to wiedzieć. Tyle razy było mówione, że masz korzystać z lewioso. Jak ty możesz tego nie wiedzieć? No kurwa. I się później dziwisz, że ja jestem madge i się na ciebie denerwuję, nie? Bo nie można powiedzieć tego w ładny, miły sposób. Nie, trzeba być chujem. A później... O, kurwa! Na pewno nie pytałam o lewioso 4 razy. Na 1000% nie pytałam o lewioso 4 razy. Rebellia. Co to tyle? Nic tu więcej nie było. Kliknęłam dwa razy, bo widziałam, że ona już przestaje się unosić i chciałam znowu dać jej lewioso i znowu wrócić do torby. No dla mnie to było o wiele bardziej logiczne, niż po prostu się z nią pieprzyć, tak? Kończy jej się lewioso, ona ucieka, a ja i tak na siłę mam klikać te F-ki. Dla mnie o wiele bardziej logiczne jest to. Klikam lewioso, klikam torbę, daję jej dwa razy F-kę, klikam znowu lewioso, znowu daję torbę, znowu daję jej dwa razy F-kę i lecę tak, dopóki ona stoi w powietrzu. Dla mnie to ma sens. Logiczny. A nie napieprzanie, kurwa, w klawiaturę, ile tylko się da, nie? Dlatego chciałam spróbować tak, jak to wydawało mi się, że powinno działać, nie? Hello again. Ja wcześniej nawet nie wiedziałam o tym, że trzeba tego lewioso używać. Więc nie wiedziałam. You'll be thrilled with that broom, I promise you. You're all set with the new upgrade. I can't wait to hear what you think. This may sound presumptuous, but... You'd like me to report Kurwa. Back with even more flight details? Dostaję... you know me well. Nie wiem czego. I feel Padaki, I'm chyba. Almost there. I just think I can improve broom flight a bit more. Miss Reyes is running a time trial at the South Coast course. Not ideal, really, what with rumours of Ranrock's lot and Ashwinders infiltrating the place. However, if you're flying high above them, you should be all right. I think. Dobra. Nie boję się. I'm not worried, Mr. Weeks. I'll see if I can find Imelda. I hope you are able to complete these trials. I have a feeling this final upgrade is going to be a sweeping success. O Jezu, to jeszcze jeden będzie upgrade. I shall look forward to hearing from you soon. Dobra, idę najpierw jednorożca odłożyć. Będziemy się zająć jednorożcem. I chyba spadamy dzisiaj, bo... No, bo tak. Mój życzenie. Gdzieby tu pierdolnąć jednorożca? Na zimowym chyba jeszcze jest miejsce. Deke has some exciting news to share. Zaraz do ciebie przyjdę. Z rozmrażaniem jest taki problem, że mam dwie baby, więc... Chyba, że są obojnakami. Olipka to wie. Dobra, ale podejrzewam, że panienka będzie się tutaj wśród koniowatych dobrze czuć. Więc to chyba jest dobre miejsce dla niej. Idź jeść, pani leszczynko.
Jaki ma wzorek w ogóle na plecach. Baboku. Muszę ją karmić, bo ona nie potrafi sama sobie pójść zjeść, nie? Włosie jednorożce. Czemu to ma awatar tak jakby ten... Jakby róg jej zebrała. Dzień dobry, pani wzniosła skrzydła. Przyniosłam pani koleżankę. Macie piłkę. Tak, in vitro będziemy robić. Dobra, jeszcze chciałabym sobie zobaczyć. Blidnik. Bo tu chyba jeszcze można. Tak, tu można sobie pójść. Tak, wszystkie zwierzęta są tam. Kurde, szkoda czasu tutaj latać z tym. Dobra, niech będzie. Koniec. No, tak jak myślałam. Jednorożce niestety nie są obojnakami i nie są w stanie się same zapładniać. Ani tym bardziej rozmrażać. Więc no. Ale się bawią. Jezu. No co poza zasięgiem? Dobra. Nie chce mi się tutaj z nimi siedzieć, tak naprawdę, więc... myślę sobie, że pójdę do Dicka zapytać, co tam ma mi do powiedzenia. I chyba spadamy. W każdym z tych kolei zwierzątek masz 3 hidden skrzyneczki. To wiem, bo jedną znalazłam na tej pierwszej, ale nie szukałam na innych, bo mi się nie chciało. A, to jest potrzebne do 100%? Okej, no dobra. Później zrobi. Hello, Deke. Professor Weasley said you had an idea. Indeed, Deke does. Deke knows that you want to learn about all sorts of beasts. And Deke recently heard rumors of a phoenix nest in a nearby mountain. A phoenix nest? Oh, yes. I wonder if it belongs to the phoenix nest you mentioned. The one hollow in the poacher cover after. Deke would not doubt it. If Deke has heard of it, surely the nasty poachers jakby have as well. Już nie było wielkie zoo. Which means it could be in danger. Dobrze. Pójdę go uratować. Well, I'd better go and rescue it then, hadn't I? Deke thinks so. So majestic a beast should not fall into such vile hands. Dobra. Deke is not sure why, but Deke feels that saving a phoenix might help to make amends for what happened with Deke's prior master. Deke hopes that you are able to find the phoenix and bring it to the room where it will be safe. Ok. Otworzę sobie tu i myślę, że już tutaj sobie zapiszę. Plany na jutro są takie, żeby zrobić zwierzaki, zrobić te skrzynki, co mówi Shadi. Pójść do Seby, bo Seba już do mnie napisał, że chce ze mną się tam cim. Zapiszmy sobie tutaj. W cieniu góry to jest... Tak, to jest Seba. A tu jest w ogóle dwa różne. Okej, ciekawe. No i z Nati też chciałabym pogadać, bo wiemy, że ona się zamienia w gazelkę, nie? Więc może nam pokaże, jak się zamienia w gazelkę. No. Dobra. No to co? To kończymy na dzisiaj.